Hej, czujesz się dobrze? Kim jesteś? Próbowałem się dla ciebie przedstawić wcześniej, ale wyglądało na to, że uciekłeś zanim mogłem to zrobić. Przepraszam, jeżeli to zrobiłem, po prostu miałem... Bardzo mocno bolała mnie głowa. Nie martw się, jestem... Cieszę się, że nic ci nie jest. Jestem Ariba Andele i sam badam ten dom. Ach, jestem Marian. Nie jakbyś kurde nie wiedział, widzisz tu czerwoną czapkę z M? I te szelki i tak dalej? Nigdy nie grałeś w Super Mario Bros. Na NES-a? I przyszedłem tutaj sam, by zbadać to miejsce tak jak ty. Ej, nie stresuj się za bardzo. Bardzo dużo przeżyłeś. Nie mogę wstać, nie martw się za bardzo o mnie. Jeżeli będziesz chciał, mogę pójść z tobą. Nie jest bezpiecznie, by chodzić tutaj sam. A z Luigi nie chciałeś? Dzięki, miło mieć jakąś... jakieś towarzystwo. No i teraz... Riba wszedł we mnie i... Tak jak w stylu RPG-ów, mogę łazić tylko Mario. Save. Kurde, mam nadzieję, że się nie popieprzę z tymi plikami od save'u, bo... Trochę tego jest. Nieskończona strona. Oni wszyscy są psycholami. Czy Skrillex to zrobił? Nawet od tego momentu, kiedy umarła, inni byli bardzo, wrogo nastawieni. Zamknąłem się w tym tajnym pokoju, więc żebym nie musiał się z nimi użerać? No. Nie powiedzieli mi, jak umarła, ale słyszałem, że spadła z klifu ogrodowego i myślę, że to było morderstwo. Nie wierzę, że to był jakiś wypadek. Ale wiem na pewno. Ona ją zabiła i... Moja głowa. Wszystko w porządku, wygląda na to, że potrzebujesz więcej odpoczynku. Wszystko w porządku. Ej, nie musisz płakać. Wyjdziemy stąd, obiecuję ci. Nie płaczę! A, to dziwne. A, to w porządku... Nic... To w porządku płakać ze strachu. Ale ja nie płakałem. Przewidziało ci się, kurde. A, tutaj jesteśmy, dobra. Co powinienem teraz zrobić? Inwentarz. Okej, okay, Sachiko mi rozpierdzielili, niestety. Dan. Ty nie wiesz, co kurde latarnie powoduje, że latarnia się świeci? Ja pierdzielę. Morderstwo, kurde, powoduje, że się świeci. Okej, więc... Gdzie teraz? Tutaj? Możemy przejść tędy. Nie mogę nawet... Nawet ja nie mogę tego przeskoczyć. Dlaczego miałbyś to przeskakiwać? Nie możesz nic się złapać, tylko po prostu, spadniesz. Wiem, gdzie możemy znaleźć deskę. Możemy ją użyć, by bezpiecznie przejść. Jesteś pewien, że to jest bezpieczne? Czy masz inne pomysły? Nie. I'm sorry. O ile dobrze pamiętam, gdzieś jest deska na pierwszym piętrze. Wystarczająco długa, by wesprzeć... No, żeby oprzeć się wadze przynajmniej jednego z nas. Chodźmy. W porządku, mogę znaleźć ją szybciej. Jeżeli tylko mógłbym zapamiętać, gdzie ona... Przypomnieć, gdzie ona była, no to kurde, rzeczywiście możesz szybciej ją znaleźć. Pójdę sam. Jesteś pewien? W końcu możemy pójść razem, lepiej niż pójść sam. Co jeżeli wpadniesz w dziurę czy coś? Wiem, jak się stąd wydostać, nie martw się, nic ci się nie stanie i po prostu tu poczekaj. To jest podejrzane. Co powinienem powiedzieć? Idę z tobą!
Nie mogę pozwolić, żebyś poszedł sam w takim niebezpiecznym miejscu. Widziałem tutaj niebezpieczne duchy. Więc proszę, pozwól mi pójść z tobą. Nie, nie mogę pozwolić ci pójść sam. Hym? Widziałem rzeczy, nie mogę pozwolić, żebyś poszedł. Po prostu puść mnie, martwi się za bardzo. Gdyby kurde ten debil nie powiedział, że sam to poszuka, to by wszystko było w porządku. Kurde, po prostu weź go ze sobą. Zaraz kurde spadniesz do dziury, bo cię Marian tam wrzuci. Nie, nie mogę, nie pozwolę ci pójść tam sam. Puść mnie. Ach. O mój Boże, ja nie chciałem. Boże, co ja zrobiłem? Byłeś tak blisko krawędzi. Ach. Czy wciąż żyjesz, Marian? Hello? No, po tym zdjęciu widać, że nie. Nie chciałem tego zrobić. Przepraszam. Okej, dobra, więc musisz iść sam. Ach. Wcześniej czegoś takiego nie miałem, po prostu powiedziałem, żeby sam poszedł, więc... Ale hej, to jest pierwsza śmierć w tym LP-ie. Znaczy, w tej sesji nagraniowej. Nie jest tak źle, nie jestem do dupy. Najgorsze jest teraz to, że nie mogę tego tekstu szybko przewijać. Jest pewne miejsce w tej grze, które mnie bardzo denerwowało. Do którego chyba zaraz się dostaniemy, tak myślę. Tak, tak, deska, rozumiem, kurde, nie mogę przewinąć tego jakoś? Backspace, CG, kurde, GCP.pl. Czemu, kurde, po prostu nie możesz go... Ech. Ale zachowam swoją latarnię. Ej, chciałem ją zachować. Powinieneś się wziąć. To będzie lepiej dla ciebie, żebyś był bezpieczny. A mogę się sobą zająć. Właśnie tutaj pozwalam. Właśnie dlatego pozwalam ci tutaj zostać. Tu jest o wiele mniej niebezpiecznie niż w tym samym. Niż w tym domu. Chymp. Zaraz wrócę. Jeżeli mnie tu nie będzie, to przyjdę cię szukać. Jeżeli tu nie będziesz, to przyjdę cię szukać. A, to będzie wkurzające miejsce, o ile dobrze pamiętam. Tak. Będą 3 pliki zapisu na 3 postacie na razie, co? O, kurwa, wiedziałem! Właśnie o tym mowa. Tak, tak, wiem, wiem. Żre mnie żywcem i Marian zaraz też zostanie w pierdol. Oh my god, żeberka! Oh my god, ribs! Kurde, te duchy to chuje i tyle. Tak, tak, tak. Boli, boli i Mario wrzeszczy. On był martwy, a ja nie. Nie możesz uciec od przeznaczenia, ani ty, ani nikt inny i... Dobra. Ale naprawdę denerwuje mnie w tych grach... właściwie ogólnie w grach, niekoniecznie w takich. To, że ten... wszystko jest... zrobione metodą prób i błędów. Tak, tak. Czekaj, kurde. Gdzie była ta deska? Nie pamiętam. Tak, by the way, gramy anime. Dopiero teraz się spostrzegłem. A, tu coś było, pamiętam. Puste. Nic pożytecznego. Tu gdzieś była ta deska, ale kurde, niczego nie widzę. Prawie upuściłem. W sumie, jak możesz sam ponieść tak dużą deskę? Prawie upuściłem. Tak, wiem, rozumiem. Może stół wejść do kieszeni? Tak, tak, rozumiem, chwila. A nie, bo to roślinki są, dobra.
A, tędy! Chyba. To jest, kurde, deska? Wygląda na to. Przewrócić do Mariana. O, coś tu jeszcze jest. Zapałki. Coś tu jest. Zal go. Zabiłeś mnie i teraz zabijecie. O Jezu. Powinienem uciekać. Ten duch mnie zabije, jeżeli zostanę tutaj dłużej. Dodge its attack and run. Chodź tutaj, ja tylko chcę pogadać. Bo oczywiście, ten kto powiedział przed chwilą, że chce mnie zabić, chce tylko pogadać, nie? A, mogę teraz uciec. Powinienem powrócić szybko do Mariana, może mieć kłopoty. Save'nę tutaj. Czy to wszystko? Czy coś mi się wydaje, że coś jeszcze powinno się stać? O, tu jesteś. O. No właśnie. Ach, Marian, co ty robisz? Czy ty mnie słuchasz? Przestań! Haha. Od kiedy ty czułeś jakikolwiek strach? Co? Czy naprawdę mnie nie pamiętasz? Nie, jesteś? Wziąłem jego ciało, by nareszcie się do ciebie dostać, żeby nareszcie cię zabić. Ark, odsuń się ode mnie. Co nie tak? Boisz się mnie? Muszę znaleźć sposób, żeby go... No, żeby się opamiętał. Właśnie w tym momencie, kurde! Za każdym razem, jak się odsuwa, to mi save się włącza. Na początku myślałem, że muszę to wczytać coś, czy coś, ale nie. Pewnie ta sekcja jest taka nie fair, że od razu dali mi zapis i... Osiedł. Złapałem cię. Ano tak! Wiem, co trzeba robić. Dobra. Let's go. Madafaka, kurde, myślisz, że jesteś taki chytry? Nie spodziewałeś się tego! Zamknięte drzwi. Otwieraj drzwi, po chuj! Te drzwi nie zostaną zamknięte na długo. Powinienem znaleźć miejsce do schowania się. Tutaj chyba tylko jedno miejsce. A. Okej. Okay. Szafa. Hide. Na pewno mnie znajdzie, ale... To jest oczywiste miejsce. Gdzie jesteś? No dalej, nie możesz się ode mnie chować. Dalej, kochanie, nie uciekaj ode mnie. Nie mogę uwierzyć, że to ona. Muszę uciec i znaleźć coś, żeby Marian, się ocknął z tego wszystkiego. Wychodź gdziekolwiek jesteś. Ta, wyskocz. To, o ile dobrze pamiętam, to trzeba robić. Jeżeli cię znajdę... znajdę cię, wiem, że wciąż tu jesteś. Mam zamiar zaatakować, może uda mi się go prześcignąć. A nie! Muszę to zrobić. O, ja pierdzielę, ta spacja jebana! Myślałem, że będzie tylko jeden moment z tym. Tak przy okazji chyba jeszcze raz będę musiał to zrobić. O, ja pierdolę. To jest naprawdę przesadzone są te quick time eventy. Wark. Nie powinienem przesadzać. Dobra, jeszcze raz. No kurde, nie! Debilu jebany, nie z... Kurwo! Ja pierdolę na chuja, jak w tą grę znowu zacząłem grać. Ale nie, bo kurde, mimo tego, że będę
wciskał, to i tak do jasnej cholery znowu spadnie ten wskaźnik pierdolony. No szybciej, kurwa! Łapy mnie bolą! Przestań. Powinienem przestać. Ja pierdolę! Jebane quick time eventy. Zamknij ryj! Kropki. Urk, co się stało? Ten dźwięk, czemu znowu tu wróciłem? Piszka roztropniczka! Wracaj, księżniczko, co się dzieje? Muszę za nią pójść. Może jest w tarapatach. Przestań, kurde. Powinna... Być może poszła tędy. Lady Alice? Błagam, tylko nie to imię. Kojarzy mi się z tyloma okropnymi rzeczami. Gość do nas przyszedł. O, kim jesteś? Lady Alice, przyszedłem, żeby ciebie o coś prosić. Czy to prawda, my lady? Uchm. Pozwól, że odświeżę ci pamięć. Jestem... nieważne. O, wejdź, wejdź! Wpadłem na ciebie tamtego dnia. Przepraszam z powodu twojej kurtki. Zaraz ten służący ci ją wyczyści. Wszystko w porządku, sam ją wyczyściłem. No bo w końcu, kurde, nie czekałbym z 3-4 dni, żeby tylko tutaj przyjść, żebyście mi kurtkę wyczyścili. Nie musisz się o to martwić. Zajmę się nim, Alfred. Możesz wyjść. Daj mi pani znać, kiedy będziecie mnie pani potrzebować, przepani. Jesteś bardzo przystojny. Och, Alice, sama jesteś niezłym klejnotem, kurde, Roman Sidło. Och, je, przestań. Będziemy na zawsze razem. Ta kurtka nas połączyła, ta brudna kurtka. Ach, przestań, czemu moja głowa boli? I na zawsze. I zawsze. Kurde, pieprzone duchy. A? Mejro, wstawaj! Jego usta, jest zbyt dużo krwi, muszę coś zrobić. Coke gag. Pamiętam to. Ja pierdzielę, ale mnie to wkurzyło. Nawet sobie nie wyobrażacie. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Mario, już się obudziłeś. Czekaj, zaraz coś wezmę. Nie, proszę, już nie chcę. O czym mówisz? Nie mogę tego już znieść. Chcę po prostu pójść do domu. Mejro, wstawaj. Au. Dalej, walcz to. Wiem, że chcesz stąd wyjść tak samo jak ja. Ale musisz pamiętać, że nie możemy wyjść tak łatwo. Ach, dobra, nie musiałeś mnie packać. Twoje usta są zakrwawione i strasznie się pociłeś. Nie miałem wyjścia. Czy wszystko w porządku? Potrzebujesz trochę odpoczynku? Wszystko powinno być okej. Już nie czuję żadnego bólu. Nie strasz mnie w ten sposób. Proszę, pozwól, że pomogę ci wstać. Co właśnie się stało? Czy ja po prostu zemdlałem? Myślę, że możesz to powiedzieć w ten sposób. Sorry. O co ci chodzi? Czy robiłem coś wcześniej? Nie sądzę, że on mi uwierzy, że został opętany. Po prostu dostanie kręćka. Nie, po prostu zemdlałeś. Wszystko będzie w porządku, więc... co to? Uważaj z tym nożem. O, kiedy ja go wziąłem? Co ja do niego mówię? No właśnie, tutaj o. Tak więc ta sekcja jest taka, że kurde, po prostu wybierasz jedną z dwóch możliwości i oczywiście jedna z nich to nagła śmierć, no nie? I kurde, ja pierdolę. Jako, że
oczywiście nagła śmierć oznacza wczytanie poprzedniego zapisu, to równa się tak, że kurde pierdzielony ten tekst od nowa czytanie. Znaczy no nawet pominąć tego nie trzeba, bo mimo tego, że jak trzymasz spację, to i tak, mimo tego, że szybko leci, to wciąż za wolno. Tak więc no, żeby się nie męczyć, zobaczę tutaj, co powinienem wybrać, ponieważ jebać to. I przy okazji tutaj właśnie się zatrzymałem na ostatnim let's playu, tak więc od teraz zaczyna się, kurde, gra na ślepo. Zaraz. Lie i don't tell him. A nie. Co? Dobra, muszę chyba mu skłamać raz i raz mu nie mówić. Dobra. Znaleźć to gdzieś tutaj. O, naprawdę? Nie pamiętam. Zemdlałeś kilka momentów potem, ale całe szczęście, że na niego nie wylądowałeś. Kłamie. Na razie idźmy dalej. Kiedy zemdlałeś, ten... orientacja domu się zmieniła. Och. Byliśmy w gabinecie pielęgniarskim, ale nagle wszystko zajęło się bielą i zmieniło się w ten pokój. Coś musi nas obserwować. Nie ma mowy, żeby te rzeczy działy się... dokładnie tam, gdzie byliśmy zlokalizowani. Miejmy nadzieję, że nie. Musimy znaleźć wyjście. Powinienem powiedzieć mojego bracie. Nie mów. Chodźmy więc. Ja wcześniej powiedziałem i bad ending. Dobra. Oh my god, nareszcie. Save. Kurde, 49 minut, a ja w półtorej godziny wcześniej tutaj doszedłem do tego momentu. Nawet i dłużej trochę. Zamknięte. Dobra. Ta strefa będzie dodana w przyszłym update'cie, no zajebiście. Dzięki za łamanie czwartej ściany. A ta? Czyli co, DLC będzie czy coś? Nie, zaraz, najpierw pójdę tędy. Co się tutaj odpierdziela? Nie ma wyjścia na górze. Skąd wiesz? Może okno gdzieś jest otwarte czy coś? Czy to ten nieskończony korytarz? Alright, dobra, gdzie teraz powinien... Może... Właśnie, deska! Moment, save. Mayro. Żeby nie było, żebym nie musiał restartować wszystkiego, jak mnie coś dorwie. Okej, okay, let's go. Och, czy znalazłeś tą deskę? Nie, kurde, nie zauważyłeś, jak ją nosiłem przez ten cały czas? Moje kieszenie są bardzo pojemne. Nie mogę uwierzyć w to, że zapomniał. Długo mu to zajmuje. Powinienem prawdopodobnie pójść zobaczyć, jak się miewa. Wybacz za czekanie, możemy teraz przejść. To nie wygląda zbyt bezpiecznie, arrivederci. Niczego więcej nie będziemy mogli użyć, żeby tam przejść. Pójdę pierwszy. Nie mówcie mi, że tu będzie quick time event. Łach. Wybacz. Uważaj, prawie spadłem. Przepraszam, po prostu zatrzymałeś się tak nagle. Tak czy inaczej, cieszę się, że udało nam się przejść bezpiecznie. Boisz się wysokości? Czy żartujesz? Byłem w o wiele większych miejscach, wyższych miejscach niż to. Nieważne, po prostu idźmy na dół stąd. Tam powinny być jakieś wyjścia. Wow, nowe miejsce. Nie patrz na mnie, nie idź do mnie. Nie, kurde, nie chcę pójść do ciebie, ja chcę się stąd wydostać. Spierdalaj. Wait a minute. Nie ma tu jakichś alternatywnych ścieżek?
Ta woda jest trująca, o ile dobrze pamiętam. Przestań, nie podchodź. Spierdalaj! Au. Taki głodny. Wszystko w porządku? Taki bardzo głodny. Nie mów mi, że teraz zeżresz anime. Nie wiem, co stąd wziąć. Trawa zawsze... To jakiś substytut. Czuję się, jakbym był tutaj od zawsze, od dawna i nie mogę już się ruszać. Nic, nie możesz nic zjeść w tym domu. Spróbuję poszukać trochę jedzenia tutaj. Trzymaj się, dobra? Proszę, pośpiesz się, mój żołądek mnie zabija. Powinienem się śpieszyć. Biedny koleś prawdopodobnie nie jadł od dni. W sumie to też może z tym zemdleniem i tak dalej, no to... Mdlał, kurde, co 5 minut, więc no... Może co 5 minut dzień przechodził czy coś w tym stylu. Tak więc no... Może jakiegoś grzyba znajdziemy, coś charakterystycznego dla Marianów. Mam nadzieję, że nic nas nie zabije po drodze. A to kurde nie. Trzeba będzie ludzkie mięso dla niego dać. Pinda. Nie mam zamiaru z nią gadać. No tak, właśnie to chcemy zrobić, nie? Chcemy mu pomóc. Ach, czerwony. Kiedy podniosłeś czerwony muchomor, to ten fioletowy się rozpadł czy coś. Oczywiście, że kurde czerwony. Kim ty myślisz, że ja... Kto ty kurde myślisz, że ja jestem? Proszę, żryj to. Org. To nie potrwa długo, ale pozwoli ci, żebyś szedł dalej trochę dłużej. Mam nadzieję, dzięki za pomoc. Okej. Okay. Save. O nie, kurde! Nadpisałem plik anime. No trudno. Fajnie tak było mieć trzy pliki z trzema różnymi postaciami. To muszę iść chyba tędy, nie? Co? Wszystko jest czerwone. Jak pewna hiperrealistyczna ciecz, która płynie w naszych żyłach. Co? Czy wszystko w porządku? Ach. Moja głowa. Wszystko w porządku, co jest? Ark, te głosy. Umrzyj, umrzyj. Mario, trzymaj się. Przestań. Proszę, przestań, przestań. Przestań spamować! Zostawcie mnie w spokoju, chcę pójść tylko do domu. Chodź, musimy iść dalej. Urk. Po prostu umrzyj. Nie łapiesz? Te filary mają na sobie mają na sobie klejnot, czy coś ważnego było tu zakopanego, albo może ktoś, który zaraz wstanie z żywych. To to samo, tylko że inny ten... Oczywiście jakaś pindzia tutaj jest, nie? O, co to jest? To notatka, zobaczmy co jest w środku, ponieważ Mario nie rozumie, co znaczy słowo prywatność. Drugi tego listopada, mój stary żebra był tylko jedynym, który mnie kochał. Matka nigdy mnie nie kochała, zawsze mnie biła. Dzisiaj jest dzień, w którym będę poświęcona. Mój ojciec nie chce, żebym to zrobiła, ale moja matka nas do tego zmusza. Dlaczego stała się taka? Kropki. Uch! Riba rozwalił papier, który czytałem i... Bez żadnego tego... O kurde, on się uśmiecha! Hej, wciąż czytałem to! Felu, ty za wszystkim stoisz. Żeberka, co jest złego? A? Urk, moja głowa, czemu to się zawsze mi... No nie wiem właśnie!
O Jezu, i znowu tu!